Anna Kalinowicz, Sporty Walki, jest ze mną Marcin Najman. Witaj serdecznie. Witam serdecznie. Jesteśmy w zasadzie już po konferencji prasowej w Pałacu Kultury i Nauki. Powiem, no jeżeli chodzi o konferencję już samej i samo napompowanie takie medialne, poprowadziłeś to książkowo, wzorowo można powiedzieć. No dziękuję, staram się. Jeżeli chodzi właśnie o nowe rozwiązania, jedna konferencja w sztolni, w kopalni, prawda? Druga konferencja Pałac Kultury. Skąd taki zamysł, skąd taki pomysł, skąd taka inicjatywa? Chcieliśmy dotrzeć do jak najszerszej widowni, do ludzi z różnych kręgów i mam nadzieję, że to chyba był ten kierunek. To prawda, jeżeli chodzi tutaj o całą otoczkę marketingową, no to naprawdę wysoka jakość tego zdarzenia. A jeżeli chodzi o Ciebie, powiedz mi, jak tam Twoje przygotowania, no bo nie zapominajmy tego, że oprócz tego, że jesteś promotorem, że jesteś organizatorem tej gali, no to jeszcze sam się przygotowujesz. I to jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Powiedziałem A, to powiem B, ale nie ukrywam, że to jest najtrudniejsze, że trenowanie po nocach no nie służy. Nie służy temu, żebym się potem wysypiał, ale nie odpuszczę. Jak powiedziałem, tak zrobię. Czy jeżeli ta gala się uda, innej opcji jakby nie przewidujemy, prawda? Rozmawiałam z Igorem Kołacinem, on ma takie ciche marzenie, żeby po prostu ta gala też odbywała się w jakiś sposób cyklicznie, prawda? Tak to jak bywa czy w Tajlandii, czy gdziekolwiek indziej. Czy jeżeli właśnie uda się biznesowo też spiąć, bo jakby umówmy się, no jest to bardzo duże przedsięwzięcie, czy będziesz miał w zamyśle z dalszej perspektywy organizować więcej tego typu eventów z takim rozmachem? Życzyłbym sobie tego, życzyłbym tego polskiemu boksowi. Życzyłbym polskiemu boksowi, zawsze życzę polskiemu boksowi jak najlepiej i życzyłbym sobie, żebyśmy mieli na tyle energii, na tyle mocy w sobie, żeby móc takie wielkie imprezy organizować. Jeżeli chodzi tutaj o swego rodzaju konkurencję, Polsat TVP, uważam, to chyba taki dobry też ruch, że jednak na tej arenie bokserskiej pojawiła się swego rodzaju konkurencja, bo jakby nie było, Polsat był swego rodzaju monopolistą, jeżeli chodzi o sprzedaż boksu w Polsce. Monopol nigdy nie jest dobry, natomiast no też nie do końca się zgadzam z tym, że konkurencja powinna sobie rzucać kłody pod nogi, ponieważ to jednak wszystko dzieje się dla dobra polskiego boksu i jeżeli ktoś tego nie rozumie, to znaczy, że to po prostu szkoda. To po prostu szkoda, że nie rozumie i znaczy, że warto, żeby to jeszcze raz wszystko przemyślał. Był tutaj z nami też dzisiaj Artur Binkowski, no zaakcentował swoją obecność, więc wypadało to spytać. Mówiłeś tutaj podczas konferencji, że nie był osobą, która była zapraszana, ale chyba zgodzisz się też ze mną, że była też taką osobą na samym początku tej waszej drogi, która gdzieś tam podpompowała też promocyjnie, bez względu na to, może w etykę samej gali, czyli Gala Narodowa, nie wpisuje się on sam jako postawa jego obywatelska, natomiast no też troszeczkę tutaj dzięki niemu tego biegu nabrała ta wasza gala. Artur tak naprawdę z gali wyeliminował się sam. Wyeliminował się swoimi postami, które były po prostu nie do zaakceptowania. Dlatego został z tej karty walk skreślony. Podczas konferencji podchodził do mnie ochroniarz, informował mnie, że wchodzi tutaj Binkowski, ponieważ taką informację już miał przekazaną. Zapytał, co z tym fantem robić. Ja byłem przekonany, że on idzie do mnie, sobie jakieś kwestie powyjaśniać, więc mówię, jeżeli chce, tak sobie pomyślałem, że jeżeli chce coś sobie ze mną wyjaśnić, ja nie mam nic przeciwko temu. Także byłem kompletnie zdziwiony, że to nie do mnie miał jakieś problemy, tylko do szpili. Mówiąc szczerze, dlatego, ale do końca nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi, dlatego sam na koniec wstałem, witając się z nim, bo też nie wiedziałem, jaka będzie jego reakcja. Jeżeli chodzi o Artura, tutaj jakby pokazał też tymi konferencjami, wypowiedziami swoimi, że jednak troszeczkę już jest takim dojrzalszym zawodnikiem, jest jednak, pozostaje tym kolorowym ptakiem, jeżeli chodzi o boks, no a ta możliwość walki, którą mu dałeś, też w jakiś sposób, jeżeli wyjdzie tutaj pozytywnie w trakcie tej gali i będzie wygra tę walkę, no zbliża go jakby do po prostu powrotu na te wysokie loty, które do tej pory swego czasu jeszcze, którymi latał, tak? Ja bardzo wierzę w powrót Artura, wierzę w jego mądrość. Nie ma lepszego nauczyciela niż życie. Ja myślę, że Artur w dość niedługim okresie dużo lekcji przeszedł i jest dużo, ma dużo więcej wiedzy na temat
tego wszystkiego, co się wokół dzieje. Też miał okazję zderzyć się z tym, co się dzieje, gdy się wygrywa, ale co się dzieje z przyjaciółmi, gdy się przegrywa. On tego wszystkiego już zaznał. Ja mogę powiedzieć, że akurat te historie wszystkie znam doskonale, natomiast to trzeba przeżyć, żeby takie rzeczy później rozumieć i żeby później wyciągać z tego odpowiednie wnioski i odpowiednio w życiu postępować. Ja myślę, że Artur jeszcze wiele, wiele w ringu zawodowym pokaże. Też mam takie subiektywne odczucie, a ponadto mówię, wcześniej próbował tylko tą otoczkę takiego buza wokół siebie zbudować, a teraz też pokazuje chociażby stosunkiem do swoich zwierząt i tak dalej, że jednak w tym całej otoczce łobuza jest to dobre serce, jest ta osoba, docenił swojego promotora Wasilewskiego, że włożył tyle pieniędzy w jego operację i jakby troszeczkę tej pokory w moim odczuciu nabrał już Artur i jest troszeczkę innym Arturem niż był do tej pory. Mnie się z Arturem współpracuje znakomicie i nie ma z nim najmniejszych problemów, jeśli chodzi o relacje promotor-zawodnik, także super, oby tak dalej. A czy mógłbyś tutaj, mam do ciebie taką prośbę, zaprosić naszych widzów jeszcze na tę galę, którą już oczekujemy tuptamy nóżkami, już nie możemy się doczekać. Zapraszam wszystkich telewidzów i internautów sportywalki.org do oglądania Narodowej Gali Boksu.